Witam Was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj lecimy sobie z testem petard El Titano Thunder Master 2 z Spanish Crackerki, które dostałem od Damiana Piro. Serdecznie pozdrawiam, serdecznie dziękuję. Od importera oczywiście Drekstrin. Damian, ja też Cię pozdrawiam. O, masz pozdrowienia od Eliki. Dokładnie. I tutaj proszę bardzo informację, 20 gram prochunek na 10 sztuk, więc prostą matematyką otrzymujemy 2 gramy na sztukę. Opóźnienie efektu od 5 do 10 sekund, więc dosyć duża rozbieżność i jest to petarda klasy P1, czyli emiter dźwięku, a nie żadne petardy. Proszę o otwarcie. O nie, naklejeczka wypadła. I to taka ładna. Łapać ją trzeba. O kurde, o. Więc właśnie, wiadomo dla kogo są te petardki, to sobie pięknie tutaj odłożymy na mój sprzęcior. I tak prezentują się petardy, naprawdę są strasznie lekkie, to od razu się rzuca w oczy, ale są też na pewno bardzo dobrze wykonane. Czy mogłabyś spróbować to zerwać? Żeby wyciągnąć taką sobie petardę. A to się otwiera elegancko, kurde. To jest kultura. Cukiereczek. Proszę bardzo, cukiereczek. Korpus miękki, one to chyba całe wykonane z papieru, więc to też jest dosyć ciekawostka taka. I ten ląd to jest coś pięknego, naprawdę. To lecimy z teścikiem. Czekajcie, będzie jeszcze screenshotik na miniaturkę. Dobra, zaczynamy od standardowego teściku. Rzucimy sobie na trawkę, bo to i tak za bardzo się nie da w ziemię wbić. Nie wiem, zaczynamy. Ojejku, ale się pali ten ląd. O, do wody wpadło, czyli się pali. Jaka zadyma. Tego się nie spodziewałem, ale to wali mocno. Ale zadymy zrobiło. O kurde. Jako iż wielkim szczęściem trafiła do wody, musimy sobie tutaj elegancko dać teraz do trawki. Powiem wam, myślałem, że te petardy nie będą miały jakoś mega wysokiej oceny przez cenę. A że są lekkie, no to będą słabe. Ale dawno się tak bardzo nie domyliłem do żadnych petard, bo ta petarda walnęła jak niektóre lepsze 4 albo 3 gramówki nawet. Jak to wali? Ile to dymu robi? Przecież to nie ma 2 gramów na pewno. Przecież to ma o wiele więcej. No na pewno ma więcej. Patrzcie, jaki ogromny krater. I ja nie mogę. No oczywiście musi być garnkowy test. Naprawdę ogromny props za długi czas palenia. Można się spokojnie odsunąć. Ja pierdziele. Przecież to jest mistrzostwo. Przecież jak Tiger Boom albo nawet wyżej chyba. No, jakoś mi się te petardy strasznie podobają. Odpalimy sobie jeszcze jedną sztukę, bo po prostu fajnie to dymienie robi. Ej, nie tak przy rowerze. Mówisz, masz. Ej, nie! Nie, przecież ja to rzucę. Oj, to nie chce latać. Interesujące. Więc szybkim podsumowaniem, od razu z buta wjeżdżając, powiem wam, że ode mnie oceny petardki, boże, w emitery dźwięku otrzymują ocenę 8 na 10, nawet z malutkim plusem. Bo mimo, że kosztuje około 15 zł za 10 sztuk, można poniżej 15 zł, jak się dobrze poszuka, je wyrwać, to otrzymujemy 10 sztuk petard, ale za to niesamowicie wysokiej jakości, bardzo, bardzo zaskakujących. W sensie, że takie leciutkie petardy wydaje się, że są słabiutkie, a naprawdę mają bardzo, bardzo moc, bardzo dużą moc. Dodatkowo jakość wykonania też jest bardzo wysoka, nie ma żadnego problemu, żeby wybuchły w wodzie, ale myślę, że jakby się na jakimś wilgotnym powietrzu, czy po prostu w wilgotnym miejscu je położyło, które zmoczyły, to mogłyby nie wybuchać, no bo po prostu ten papier by szybko przesiąkał, chociaż może on jest nasączony jakimś takim specjalnym czymś, żeby to nie przemakało, ale tak czy jak petardy są mega dobrze wykonane, w ogóle design całego opakowania i samych petard też jest bardzo według mnie fajny, co też Lika potwierdza, że się również te petardy bardzo podobały. Więc tak ode mnie ocenka, napiszcie ile wy byście dali tym petardom, a my widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach. Cześć i czołem, siemanko.